Jest sobota, pierwsza nasza lokacja, zaczynamy wcześniej rano, mniej więcej za godzinę w tym miejscu będzie siedział pan Krzysztof, nasz aktor grający główną rolę. Jesteśmy w sytuacji, kiedy bohater robi sobie zdjęcie, jest uśmiechnięty, radosny, bo realizuje swój plan. Właśnie jesteśmy tuż przed pierwszym ujęciem tego całego szalonego przedsięwzięcia. Jestem trochę zestresowany. Znajdujemy się w studiu Popin. Fajnie, że nam udostępnili tą przestrzeń. Kamera, akcja. Bardziej ustami, może trochę się uśmiechnąć. To było fajne, bo to było takie dziadkowe. Pan Krzysztof, więcej radości. Pan Krzysztof, nieruchomo. Gramy. Radość, panie Krzysztofie. I mocno, mądrze to szkło. Taki będę miał debiut prywatny, przyznam szczerze, bo w trumnie będę po raz pierwszy. I teraz tutaj kręcimy dziadka w trumnie, 12:30–13:00. Dziadek w trumnie? Bo pan aktor się nie obrazi. Na razie komfortowo. Wszystko zależy, jak długo będzie sekwencja zdjęć. Ja podejrzewam, że się zdrzemnę. Mamy gotowość? Dobra, robimy to. Kamera, akcja! Kostiumy po prostu to jest jakiś czad. To, co Kaśka zrobiła z tymi kostiumami, to jest jakiś po prostu jakiś odjazd. Nie wiem, kim jestem, ale przyszliśmy tutaj na pogrzeb. Mnóstwo sił jest w to włożonych, energii ludzi, to jest w ogóle niesamowita sprawa. No, rozkładamy dźwig, aby zrobić finalne ujęcie całej reklamy, kiedy wychodzi trumna niesiona przez naszych bohaterów i zebranych wszystkich gości rodzinnych. Więc no, takie szerokie ujęcie na kościół i cały kontekst sceny. Przywiozłem ciało do kościoła. Pojechałem dość głęboko. No zobaczymy, co z tego będzie. No zobaczymy, czy nie przesadziłem. Smutek, powaga i wojsko. 3, 4, akcja! Nadzieja i uśmiech. Dzień dobry. Kręcimy takie poranne, codzienne, rutynowe działania naszego głównego bohatera. Ścielenie łóżka, parzenie herbaty, odsłanianie zasłon, czytanie. Patryk, co jest na parapecie? Daj niżej, tilt. A, dobra, to jest parapet. To stop! Chyba mamy, nie? Gramy? Dźwięk gra istotną rolę, nie jest na samej muzie. Coraz częściej widzę, że obecność dźwiękowca, żeby zarejestrować te unikatowe jakieś dźwięki. Właśnie pierwsza lokacja jest zakończona. Jest to dom naszego bohatera i tutaj go poznajemy, więc wszyscy razem zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żebyście go mogli od razu pokochać, żeby móc potem płakać. Aaaa! Jedziemy do bardzo znanego zakładu krawieckiego, mistrz krawiecki, jeszcze z prowiniencją przedwojenną w Gdyni, no i tam będzie brana miara głównego bohatera do fantastycznego ubrania, które w pojęciu się okaże być ubraniem no, jednym z ostatnich, a właściwie wręcz ostatnim. No więc dzisiaj mamy niezłe zamieszanie na planie. Dzień drugi, około 20 osób przebranych bardzo charakterystycznie: kurczaki, króliki, surykatki, mikołaje, gejsze, papugi, Barbie i ja, biały królik. Jak się czujesz w robieniu tego? Całkiem komfortowo, mogę robić pod spodem wszystko i nic nie widać. Akcja! Statyści! Since my baby left me, since my baby did, I feel so lonely, I could die. Mogą Państwo zaobserwować, jak strój zmienia człowieka. Jest kolorowo, jest ciekawie, jesteśmy zmęczeni, bo już drugi dzień lecimy od 6, ale wierzymy, że będzie super. I... akcja! Proszę Państwa, to jest koniec zdjęć. Dziękuję bardzo. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę zajebistą rzecz i tak naprawdę zrobiliśmy ją razem. To nie jest moja rzecz, to jest nasza rzecz. Także bardzo Wam dziękuję. Wesoło było. Na koniec sobie poklaskaliśmy i dzięki bardzo. Mam nadzieję, że ta reklama przyniesie Dawida na szerokie wody reżysersko, najlepiej reklamowe, co mam nadzieję, że przyniesie tu w Trójmieście jakieś duże super plany z wielkimi budżetami reklamowymi. Czekamy.